Mój inwestor na początku naszej relacji biznesowej powiedział mi, że jestem w takim wieku i zrobiłem po drodze już tyle głupich rzeczy, że teraz statystycznie jest prawdopodobieństwo, że może mi się coś udać i dlatego inwestuję w moją firmę. Obecnie prowadzę HFM, czyli pierwszą w Polsce agencję influencer marketing, firmę zajmującą się współpracą twórców internetowych z markami. Pierwszą radę, którą bym sobie dał, gdybym był sobą 15-20 lat temu, to to, że czas, który jest spędzony na pracę, tudzież rozwój kariery jest tak samo istotny, jak czas spędzony poza. I to, że 5., 6., 7. godzina spędzona za biurkiem już jest spędzona zupełnie nieefektywnie i lepiej ją spędzić w zupełnie inny sposób. Tym bardziej, że jeżeli przyjdzie wam do głowy jakiś dobry pomysł, z największym prawdopodobieństwem on przyjdzie właśnie poza miejscem pracy, w zupełnie nieoczekiwanych okolicznościach. Inną rzeczą, którą bym sobie zapisał na takiej karteczce wiszącej na biurku, to jest to, żeby uważać na to, co się podpisuje. Widzę w swoim otoczeniu wielu osób, które właśnie nie przemyślało pewnych zachowań, których emanacją jest na przykład podpisanie jakiegoś papieru, na przykład umowy inwestycyjnej. To są rzeczy, które potem mogą mieć dramatyczny wpływ na wiele lat twojego życia. Polecam wszystkim wielokrotne zastanowienie się nad tym, z kim się wiążą i dlaczego. Taką rzeczą, którą z pewnością napisałbym na karteczce, to jest słuchaj, 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 najpierw posłuchaj, a dopiero potem coś mów. To jest chyba jedna w ogóle z najważniejszych rad, jakie bym sobie dał. To wymagało ode mnie na przykład bardzo ciężkiej pracy nad sobą, żeby poczekać, żeby to, co usłyszałem, osiadło i żeby naprawdę do mnie trafiło, zanim coś odpowiem. Można siedzieć przez 5 lat na studiach, nawet na super wydziale ekonomicznym, ekskluzywnej uczelni i czytać te wszystkie mądre książki i potem powiedzieć sobie, dobrze, to ja już to wszystko wiem, to ja teraz zrobię ten super projekt. Nie, trzeba najpierw zrobić dużo błędów, dużo głupich rzeczy, ale ważne jest chyba to, żeby zrobić to z jakąś pasją i zainteresowaniem i potem z czasem to najczęściej się po prostu składa, nagle okazuje się, że to wszystko było po coś.